Elo, elo, tutaj Rezoner, a dzisiaj skomentujemy film Anti-Covid 2, ponieważ on broni Lloyda TV. A z tego, że mamy z Lloydem TV dramę, to bardzo łatwo skomentuję, zdisuję, pokażę moje argumenty przeciwko Lloydowi TV i jego widowni. Więc ten film podzielę ten film na trzy części i to będą komentarze do filmu Anti-Covid. Więc miłego oglądania. A dzisiaj pokażę wam bardzo fajnego gościa. Ja wiem, że jest to fajny. Wiecie, zmieniłem content. Niestety. Niestety, ale teraz wam pokażę dowody, że nasz kochany rezoner polskiego Legotuba to tak naprawdę gówniarz. No, dzięki, super argumentacja się zaczyna. Najpierw wyzyska, okej. Pierwszą rzeczą. No widzicie? Tutaj mam dowody. On to jest takim debilem, że patrzcie się. Jestem debilem. Fajnie, cieszę się, ale te twoje takie... No w sumie nie rozumiem, co chciałeś pokazać przez te swoje pseudo... pseudo czy coś to, te argumenty, bo w sumie ja tego argumentami bym nie nazwał. Pierwszy dowód, że on jest... że nie ma łapek w górę pod każdym filmem. Pierwszy dowód jest taki, że dał mi 8 łapek w górę. No dałem ci 8 łapek w górę, co nie? Jak sobie obrócisz ekran do góry nogami, to tak będzie. Tutaj masz się pokazany dowód nawet. I 2 łapki w górę. Fajnie. A fajne. A łapki się podobają. Nie, a łapki. Lubię sobie łapki. Tylek, nie ucz mnie polskiego, bo jak ja zacznę cię uczyć polskiego, to no, ciekawe, kto lepiej na tym wyjdzie. Dobra. Widzicie, on wynajął je. No, wynająłem. No i co? A jak wpiszemy sobie w Google, bo już to robiłem, to jest sam tak dać miliard, tylko wpiszemy sobie tutaj dislike bot na przykład. Bo... O! Czyli tutaj się nic nie ma. Widzicie? Nie ma. No nie ma, bo akurat tylko wyświetliłeś te wszystkie filmy. Ale żaden nie włączyłeś, a sam wiesz, że na YouTubie jest dużo clickbaitów. Więc w sumie ci twórcy, czyli tam ci, co zrobili te filmy, mogą oszukiwać. Też tak może być. To nie jest to samo. Widzicie? Nie da się tego kupić. Da się tego kupić! Wejdź sobie nawet na Allegro! I dowodem jest to, że sam pisze Kai Studios, mój pomocnik. Jakiś superowy pomocnik, można powiedzieć. On jest świetnym. Polecam. Bardzo go serdecznie, tak samo jak Lloyda. Bardzo tak serca całego go polecam. Widzicie? Kai Smith jest taki świetny. Ja go tak lubię. Tak samo jak Lloyd. Dawaj tą argumentację, bo ja tak sobie już pół życia straciłem na te filmy. Ja? Jak wiecie, jednym dowodem, że on kupuje łapki w dół, to... No ja, ale co, problem? Nawet jak kupuje te łapki, to co, źle? Moje pieniądze, ja będę z nimi robił co chcę. Moje, co, problem, że to moje pieniądze, a po drugie, no po drugie, to, kurczę, no to już kolejny. W ogóle... No to w ogóle, no moje pieniądze, bym kupował łapki, ale nie kupuję, bo w sumie to się nie płaca. Jest takie coś. Widzicie, wchodzicie na mój kanał, macie, w ogóle pokazany. Widzicie, przesłałem wam nowy filmik. Niedawno. To mi to tyle, że się łapę w górę. Że łapę w dół. W ogóle. Kto to mógł być? Ja nie wiem, naprawdę. Chodzi w ogóle, że... No. Ma rację. Trzecim już dowodem...
tym dowodem jest okrytek LEGOTUBA, jak widzicie. Widzicie? I to jest właśnie jego odzwierciedlenie, można powiedzieć. Według mnie całe te wszystkie te dramy, które on robi, to naprawdę one nie są złe. Bo on ma zero subskrypcji. Zero. Zero subów. Zresztą niczego. Czekajcie, co się stanie, gdy teraz piszemy w ogóle? Niczego fan jest. Zobaczymy, co on tutaj, czy coś z niego zostało. Ej. Nie zostało po nim nic. Nic. Nic nie ma, już nic. Pokończyli go. Więc też. No ma rację, on ma rację. I on kupuje w dodatku łapki. Po którymś tam razie. Po czwarte. Nie obchodzi mnie drama z tobą. Nie obchodzi, ale ją robisz. Więc po co ją robisz, skoro cię nie obchodzi? Dobrze. Jak będziesz mnie blokował, to i tak się odblokuję. Nie odblokuję, bo ja nawet nie wiem, co ty. Po pierwsze. Po drugie, nie masz żadnych subskrybentów. Bo nie wiem, debilu. Może założyłem kanał 2 dni temu. Znaczy 2 dni temu. 2 czerwca, no. Się nie czepię, że ja mam na przykład 38 subskrypcji. A tylko 0. Bo nikt cię nie lubi, rozumiesz to? Chyba, że niektórzy się znajdą, tacy ludzie. Jedna subskrypcja. Kto go subskrybuje? Na subskrypcja. Apokalipsa się zbliża, sąd ostateczny. No to widzicie. W ogóle on znowu nie zabrze, żebrze. Ty masz tak głośną muzykę jakąś arabską. To wygląda jak arabskie. Sam jesteś, arabska muzyka. To jest akurat polski utwór, tylko na przyspieszony. Instrumental. Zaraz ci tu puszczę oryginał, jak taki problem. Telewizor. Yo, ej. Ej panowie, chyba każdy z was wie, bez telewizji można. Telewizora nie, kiedy dzień poprzedni jak chleb na kawałki ciętnie. Czas na wieczorynki, bajki, muminki, słodkie jak landrynki, mandarynki. To nowiny są tu, nie nowinki. A było to tak, tak. Minęło z 6 lat. Ten telewizor zdobyłem bez rad. Ciszej gra bez telewizora za oknem. A po drugie, co masz do arabskiej muzyki? Fajna jest. Nie chcę w ogóle obraniać tego LEGOTUBA, bo jak widzicie, na przykład Samury w XL, którego też polecam. Myślisz, jak nagrać, to będziesz fajny, że ludzie dadzą ci suby? Nie. Nie, tylko chcę pokazać ludziom prawdę. To nie jest prawda, po pierwsze. No dlaczego to nie jest prawda? Po drugie, on może sobie dawać, mówić widzom, żeby dawali mu lajki. Widzom może mówić, okej, okay, ale wiesz, nie każdemu widzowi, bo spamił to każdemu widzowi. I spamił każdemu LEGOTUBERowi. Sobie wejść na jakieś kanały, nie wiem, może tam Slytra, jakieś filmy poszukać tutaj, nie wiem, jakieś takie mniejsze kanały, to zobaczysz, co on robi. Bo on jest małym już YouTuberem, widać, że ma dopiero... Dobra, czytam tego, bo... 300 subskrypcji to na jak LEGOTUBY coś dużo. Bo akurat największe kanały, takie LEGOTUBA, takie LEGOTUB, taki wiesz, tam po 1000 mają, to 2000 ewentualnie, no to dość dużo. YouTube zmienia kolejność litery, ja pierdolę. To groźby karalne. Mam pójść na policję. No i sam se idź. No właśnie sam se pójdę, bo akurat chyba ciebie tam nie wyślę. Ja się go nie boję. No to się nie boi. Ja i tak po strachu nie chcę siać. Już miałem dramę. I wiem, co to jest drama. Wiem. Ja już się nauczyłem, co to jest drama. No to fajnie, że wiesz. Nie wiem, jak dziecko to nam można powiedzieć. A niezbyt zmieniłem nazwy. On nawet pozdrawia. Patrzcie się, pozdro. O, pozdrawiam. A co? Siema. Elo, pozdrawiam cię. Problem? To
Tak samo było z Lego Ninja Gofanem. Widzicie? Mówiłem w jednym odcinku, bo to było bardzo dawno już. To już skończyłem z tym. To już skończyłem z tym, tak. Było zakończenie tego. I niestety, ale on, może powiedzieć, ten Lego Ninja Gofan, to mówiłem, że chyba, że Starlin się nastawi na źle, ale to nie była prawda, bo on by nie mógł się nastawić na złe. Nawet jakiś drugi Lego Ninja Gofan i to jest prawda, on powrócił. W takiej wersji bardziej takiej gorszej, jak chmura jakaś taka przelotna. Jak Voltrox z Lego Life. No i poprawi tylko, po pierwsze ten tytuł. Dobra. Ciekawy film, szkoda, że już tego filmu na kanale tego całego High Studios wtchórzył, speniał, czy co? No dowodem, że jesteś dziwny. Jesteś w ogóle dziwny. To. Akurat bycie dziwnym to nie jest wada, bo dziwny to taki wyjątkowy, wiesz, taki fajny, ktoś inny niż inni, a nie jak banda zombie. Że... Niestety, ale ty nawet się tym się Polska trudna język, to nie ciężko się wysłowić. Plątałeś do LegoTuba dopiero 2 czerwca. Akurat ten kanał jest do 2 czerwca, ale sam na LegoTubie siedzę dłużej. Widzisz? Tak wcześniej to trzeba było robić. Ale... Wcześniej. Ale nawet jakbym zaczął kanał w sierpniu, to byś powiedział na przykład we wrześniu, że powinienem kanał robić wcześniej. Więc o co ci chodzi? Ale jeżeli tak mówisz, to Lego Ninja Gofan wcześniej od ciebie założył kanał, więc nie wiem, powróciłeś taki inny Lego Ninja Gofanie, może powiedzieć? Ja nie znam go. On jest strasznie głupi, według mnie. No 128 komentarzów. Wow, to ty. Wiecie co? On nawet jest taki głupi, że on musi... Ale widzę, poza tym, że mnie wyzywasz, to na razie 2 argumenty, które obaliłem w palcem w nosie. Skupiował komentarz Lego Lolda. Lolda co nie, no i żeby on płakał. Nie płakał, tylko pokazać ludziom prawdę. Chociaż widzę, jak tak słucham, co ty mówisz, to jesteś na tyle... Nie wiem, co ci jem, ale nawet jak widzisz dowody, to nie rozumiesz, o co chodzi. Dobra, powiem ci tyle, że nie jestem święty. O, właśnie on sklonował to. Sobie obejrzy. Pewnie. Myślę, jaki to jest kod tego. Widzicie, on nawet nie lubi Lego, bo widzicie, jak to jest. Ej, ale akurat nigdy nie powiedziałem, że nie lubię Lego. Akurat Lego to, no, lubię, o. No lubię Lego. Nigdy nie powiedziałem, więc teraz zaczynasz kłamać. Nie dość, że jeszcze Lego jażdżą. Chyba nie jest po jego stronie, bo nie wiem, jak to jest. Mam nadzieję, że jest. Im więcej ludzi zobaczy prawdę, tym lepiej. To jest nielogiczne. W ogóle on mi dał... On kupuje tyle, wynajmuje jakoś te lajki, tylko nie wiem jak. No wynajmuje, bo nie wiem czy mówiłem, ale wynajmuje od pewnej takiej pseudo, nawet to nie jest mafia, ale nie jest to mafia, tylko taka organizacja. A teraz wam się wyświetla taki fakt, może w sumie plan, jak tego by się dało zrobić na tą organizację. No i oni mi pomagają. Jeżeli ktoś się zna na tym, na hakerach, na hakerstwie, albo usuwanie filmów, to niech powie mi, czy coś takiego... Teraz chcesz hakować konto. Ale ty wiesz, że to jest niezgodne z prawem? Hakowanie czyichś kont i włamywanie się na firmę, usuwanie? Dobra, kolejną rzeczą złą, to on nawet nie lubi Lego. Już to mówiłem, więc